Rozpoczynamy od Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1 w Głuchołazach. Bardzo proszę o wystąpienie. Nikoli Pabianek, Jakub Zachara, również jak policzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem medali. Siedem medali. Kuba, zapraszam na scenę. Reprezentująca Głuchołazki Szkolny Związek Sportowy oczywiście i Juwenie Głuchołazy, Julia Kucuba. Zapraszam Julia. Nikola Chyra, brązowa medalistka w biegu rozstawnym 4 razy 100 metrów w lekkiej atletyce w Opolu oczywiście. Weronika Korczak, brązowa medalistka również w biegu rozstawnym. Dziewczęta biegały bieg rozstawny, to przypomnę, to jest bieg 4 razy 100 metrów. Kolejna, Amelia Kaczor, również koleżanka ze sztafety, brązowa medalistka w biegu rozstawnym 4 razy 100 metrów w lekkiej atletyce. Są dwie chocówny, powiem krótko, także nie mylmy, to jest Emilia. I Emilia zdobyła brązowy medal w biegu rozstawnym 4 razy 100 metrów. Piotra Tarchałę, srebrnego medalistę w Mistrzostwach Województwa Opolskiego w biegach przełajowych z Korwantowa z 2018 roku. Dziesiąta, Julia Świep, brązowa medalistka w biegu rozstawnym również 4 razy 100 metrów. Oliwia Skowronek, Gracjan Piotrowski. Zapraszam, Gracjan. Maciej Golchawa, trzykrotny złoty medalista w Opolskiej Lidze Karate Tradycyjnego Klubu Kolarskiego Wiktoria. I tak, srebrny medalista w Mistrzostwach Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim MTB z 1 września 2018 roku. Mateusz Kowalczyk, kolega z drużyny z klubu, brązowy medalista w Mistrzostwach Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim i złoty medalista w Mistrzostwach Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim. Jedne zawody były w 2018 roku, drugie były w 2019 roku. Bartosz Copija, kolega z zespołu również. Sebastian Ratajczyk, srebrny medalista w Mistrzostwach Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim. 2019 rok, Głuchołazy. Jeszcze jeden, żeby było ciekawiej. I jeszcze jeden później. Wojciech Grocholski, srebrny medalista również w Mistrzostwach Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim. Szkółek Kolarskich MTB. Kamil Matla, srebrny medalista w Mistrzostwach Opolszczyzny w Kolarstwie Górskim, Szkółek Kolarskich. Zapraszam. A jeszcze raz przeczytam, przypomnę tą grupę. Alan Budyk, Damian Jonarski, Gracjan Piotrowski, Patryk Olchawa, Mateusz Kowalczyk, Bartosz Copija, Sebastian Ratajczyk, Wojciech Grocholski, Kamil Matla. Brawa, wielkie brawa dla nich. Szymon Rojek, brązowy medalista w Mistrzostwach Województwa Opolskiego w kolarstwie przełajowym. Zawody odbywały się w Falmirowicach w 2019 roku. No i zmiana dyscypliny, bo oto Głuchołazki Klub Karate Tradycyjnego. Magdalena Walkiewicz, złota medalistka w konkurencji kata w 13 otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskiego. Przepraszam Ciebie. Michał Zamoyski. Trzykrotny medalista, srebrny medal zdobył w konkurencji kata w finale Opolskiej Ligi Karate. Nie wiem, żeby znowu nie popełnił jakiejś gawy, czy Bartosz Zamoyski to twój brat? No to zapraszam Bartosza. Bartosz, zapraszam. Zdobyłeś złoty medal w konkurencji kata w finale Opolskiej Ligi Karate w kategorii 10-13. Koleżanka do teamu Julia Bukowiec, brązowa medalistka w konkurencji kata, 13 otwarte mistrzostwa w karate tradycyjnym w kategorii ośmiotatki młodzieżowego, uczniowskiego, ludowego klubu sportowego Chrobry Basket. I tak, Natalia Brąblik, Wiktoria Kot. Obie zdobyły brązowy medal w rozgrywkach Śląsko-Opolskiej Ligi Młodziczek Starszych w sezonie 2018-2019 i miały również, były udziałowcami w ćwierćfinale Mistrzostw Polski.